historię z języka angielskiego przełożył Oskar Berezowski. Melinda nie cierpiała prowadzić w nocy. Starała się tego unikać. Krótkie wypady do sklepu, gdy właśnie zdała sobie sprawę, że skończyły jej się tampony, lub nie miała nic na kolację po powrocie do domu. Takie sytuacje zdarzały się od czasu do czasu, ale starała się nie wychodzić po zmroku, chyba że ktoś miał po nią przyjechać. Naturalnie więc znalazła się dziś na najdłuższej przejażdżce w swoim życiu. Księżyc nie świecił, gwiazd było niewiele, chmury kłębiły się na niebie, a po obu stronach rozciągały się hektary lasu. Jak wielu nieprzyjemnych rzeczy w jej życiu, była to wina jej ojca. Nie widziała go ani nie rozmawiała z nim od 15 lat, ale dzisiejszej nocy, tuż po zaśnięciu... Nie do końca, o tej porze byłaby to już wczorajsza noc... Niespodziewanie zadzwonił jej telefon, a w słuchawce odezwał się jego głos. Potrzebuję cię, Meli. Proszę, przyjedź teraz. To dokładnie powiedział, a potem połączenie się urwało. Stary dupek był pewnie pijany, no ale nigdy wcześniej do niej nie dzwonił. Przynajmniej nie od czasu, gdy była jeszcze dzieckiem, a on ciągle próbował przekonać jej matkę, by ta pozwoliła mu wrócić. Czuła się, jakby była we śnie. Budzi się, by po tylu latach znów usłyszeć jego głos. Wydawało się, że płacze. Jego głos brzmiał tak samo, jak wtedy, gdy słyszała go po raz ostatni. Niczym we śnie wstała. Ubrała się i wsiadła do samochodu. Była już daleko poza miastem i w połowie drogi do jego dawnego miejsca zamieszkania, zanim zdała sobie sprawę, że nie mogła wiedzieć, czy nadal tam mieszka. Od czasu do czasu otrzymywała od matki informacje o tym, gdzie się znajdował. Ostatni raz słyszała o nim od niej 7 lat temu. Czy on kiedykolwiek przebywał w jakimś miejscu tak długo? Nie przypominała sobie. Miała 7 lat, kiedy jej matka w końcu powiedziała mu dość i pokazała drzwi. Wcześniej przeprowadzki zdarzały się co kilka miesięcy. To w tym domu mieszkali najdłużej, bo aż 16 miesięcy. Zamieniło się to w 2 lata, a następnym domem był ten, który opuściła, kiedy wyprowadziła się już na swoje. Przez cały ten czas odzywał się sporadycznie i w końcu uznała, że najlepiej będzie po prostu o nim zapomnieć. Aż do dzisiejszego wieczoru. Po dwugodzinnej podróży przekonała się, że słusznie zastanawiała się nad jego aktualnym miejscem zamieszkania. Jego ostatnim znanym adresem było obskurne mieszkanie w ubogiej dzielnicy miasta, w którym dorastała. Czy był pod numerem 24 czy 42? Może pod 14? Na pewno w numerze była 4. Nie miało to znaczenia. Jego imienia nie było na domofonie. Sukinsyn. Jej ojciec pijak wydzwania do niej w nocy, żądając, by do niego przyjechała. Z powodów, których nie uważał nawet za wystarczająco ważne, by wspomnieć o nich przez telefon. A potem oczekiwał, że domyśli się, gdzie teraz mieszka. W napływie gniewu odwróciła się i pomaszerowała z powrotem do swojego samochodu, trzaskając drzwiami i ruszając w kierunku, z którego przyjechała. Była tak wściekła, że nawet nie patrzyła, którędy jedzie i przegapiła skręt. Zorientowała się potem, że jest na jakimś odosobnionym odcinku drogi. Aut było niewiele, ale pocieszał ją fakt, że mijała jedno co około pół godziny. Zegar na desce rozdzielczej wskazywał 2:27. Minęło już ponad 5 godzin od opuszczenia przez nią domu. W nocy. Co około 5 minut sprawdzała swój telefon komórkowy. Sprawdzała go od momentu, kiedy zdała sobie sprawę, że się zgubiła i nie odnalazła zasięgu.
Zatrzymała się nawet na stacji benzynowej, oczywiście nieczynnej, przekonana, że gdzieś tu powinien być jakiś zasięg, no ale nie było żadnego. Podsumujmy twoje życie, Meli, pomyślała. Masz ponad 30 lat, nienawidzisz swojej pracy, nie dogadujesz się z matką, nie widziałaś ani nie rozmawiałaś z ojcem przez prawie połowę swojego życia. Nie masz czasu dla przyjaciół ani na związek dzięki wspomnianej pracy, której nienawidzisz, a teraz utknęłaś na drodze, której nigdy wcześniej nie widziałaś. W nocy. Nie przyjdzie ci nawet SMS z alertem pogodowym, nie mówiąc już o sprawdzeniu Google Maps. Mądra z ciebie babka. Przez chwilę rozważałaby ustać na poboczu i zatrzymać następny przejeżdżający samochód. Szybko zdała sobie sprawę z daremności tego planu. Każdy inny jadący tą drogą również nie miałby zasięgu. Nie było więc dla niej ratunku. Musiała jechać, aż trafi na jakiś dom. Miałaby wyrzuty sumienia, że kogoś obudzi, ale nie miała wyboru. Musiała znaleźć drogę z powrotem na główną autostradę. Ale jak na razie, jedyne co widziała po obydwu stronach jezdni, to drzewa. Kilometry drzew za kilometrami. Żadnych świateł prześwitujących między konarami. Żadnych śladów obecności kogokolwiek. Poza tym, że była tu droga, po której ludzie, jak było widać, wciąż jeździli. Nie było nawet żadnych znaków drogowych, poza znacznikami mil. Czy naprawdę znalazła się pośrodku niczego? Była właśnie pogrążona w tej myśli, kiedy jej reflektory oświetliły coś znajdującego się tuż przy drodze. Kwadratowy, drewniany znak, ewidentnie wykonany przez kogoś innego niż państwo. Nie był to znak stacji benzynowej, restauracji czy noclegu, znacznik mil czy drogowskaz. Wyglądał jak znak reklamujący prywatną działalność w pobliżu. Zwolniła, by go przeczytać. Gospoda u babci Royce. Zatrzymaj się na noc u babci. Dobrze się tobą zaopiekuje. Pokój, wyżywienie, niskie ceny. Następny zjazd. Serce jej przyspieszyło. Zdecydowanie nie była zainteresowana noclegiem u babci Royce, ale każdy biznes miał swój numer telefonu. Mogłaby ona przynajmniej mieć mapę lub znać drogę powrotną na autostradę. Zdecydowała, że się tam zatrzyma. Prawie przegapiła zakręt. Domek babci Royce znajdował się na tyłach długiego, szutrowego podjazdu w odosobnieniu, pośród drzew. Zdążyła już przejechać niemal całą polną dróżkę, która do niego prowadziła, zanim zorientowała się, że tam stoi. Skręciła i zatrzymała się. Na wprost stał mały domek. Miał dwa piętra i na oko od 8 do 10 pokoi. Duży jak na dom, ale mały jak na ofertę noclegu z wyżywieniem. Podeszła bliżej i rozejrzała się za informacją o pustostanie. Nic. Nie to, że szyld się nie świecił. Nie było żadnego szyldu. Lampa na werandzie była włączona, a front budynku był oświetlony przez nią oraz reflektory auta. Żadnych widocznych znaków. Zaczęła się zastanawiać, czy nie pomyliła domów, ale była pewna, że nie minęła żadnych innych zjazdów między tym domem a zapowiadającym go znakiem. Przystanęła na podjeździe i ponownie wyjęła telefon. Nadal nie było zasięgu. Szybko przeszukała dostępne sieci Wi-Fi. Ku jej całkowitemu braku zaskoczenia nie było żadnej. Nie było nawet żadnych zabezpieczonych. Nie ma tu oprócz mnie nikogo, pomyślała. Teraz nie byłaby nawet zaskoczona, gdyby okazało się, że dom jest również pusty. No ale światło się paliło, a to miał być dom zajezdny. Ktoś powinien być na recepcji. Wysiadła z samochodu i ruszyła w stronę werandy. Kiedy odwróciła się, by mieć pewność, że światła migną po naciśnięciu zamka na kluczyku, wydało jej się, że dostrzegła ruch między drzewami. Coś w kształcie człowieka. Przystanęła i spojrzała jeszcze raz. Nic. Uznała, że jej się to przewidziało. Przy drzwiach wejściowych zawahała się.
Jeśli to naprawdę był zajazd, powinna móc po prostu wejść. Ale co jeśli faktycznie pomyliła domy? Jeżeli spróbuje otworzyć drzwi i po prostu wejdzie do środka, może się to skończyć aresztowaniem na tym zadupiu. Spróbowała ostrożnie przekręcić gałkę. Obróciła się. Delikatnie pchnęła drzwi. Otworzyły się. Poczuła ogromną ulgę, gdy zobaczyła, że znajduje się w małym, ale gustownie urządzonym holu, który niewątpliwie został przerobiony na recepcję. Nietypowo wyglądające biurko z autentyczną księgą gości zostało umiejscowione w prawym narożniku i rozstawionych było kilka krzeseł wraz ze stolikiem, na którym leżały czasopisma. Przeczytała pobieżnie tytuły: Mademoiselle, Blue Book, The New Country Life, Arts and Architecture. Skierowała następnie swoją uwagę na niewielkie biurko. Nie było na nim komputera. To był uroczy akcent. Wyglądało to tak, jakby dom pochodził z minionej epoki. Być może stara babcia Royce naprawdę nie lubiła nowoczesnej technologii. Był za to mały dzwonek, taki jaki by był w 1929. Nie był to nawet okrągły, srebrny dzwonek, który się naciskało. Był to mały, porcelanowy dzwoneczek ręczny. No, to miejsce robiło na niej coraz większe wrażenie. Oby miała telefon i oby działał na planie numeracji, a nie na centralach z lat 50. Podniosła dzwonek i potrząsnęła nim. Przez moment nic się nie działo. Potem zobaczyła, że na zapleczu zapaliło się światło, a na ścianie wyrósł cień starszej kobiety. Ten poruszył się w jej kierunku i po kilku sekundach zobaczyła jego właścicielkę, babcię Royce, która wyglądała jak prawdopodobnie każda babcia z jakiejkolwiek bajki. A niech mnie, powiedziała. No, dzień dobry, skarbie. Wybacz mi za zwłokę, ale dawno nie mieliśmy gości o tej porze. Jak masz na imię, złotko? Babcia Royce była drobnej budowy. Jej siwe włosy były związane w schludny kok z tyłu głowy. Miała na sobie sukienkę, która wyglądała, jakby mogła należeć do seniorki z lat 20. i wyblakły, różowy sweter. Melinda pomyślała, że wygląda ona tak, jak chciałaby, żeby wyglądała jej własna babcia. Ale matka jej matki zmarła, gdy była młoda, a matki swojego ojca nigdy nie poznała. Odmowa tej słodkiej, drobnej kobiecie niemal sprawiała jej ból, ale mimo to musiała wrócić do domu. Właściwie, przepraszam, zaczęła, ale fakt jest taki, że się zgubiłam. Nie jestem nawet pewna, w którym kierunku... O, moje biedactwo, powiedziała babcia Royce. Usiądź sobie i pozwól, że zaparzę ci herbaty lub czegoś ciepłego. Musi być ci zimno. Naprawdę dziękuję, ale nie trzeba, powiedziała łagodnie Melinda. Muszę tylko skorzystać z telefonu, jeśli mogę. Albo jeśli ma pani mapę, też byłoby cudownie. Mieszkam tak naprawdę parę godzin stąd. Urwała, nie wiedząc, czy w ogóle ma rację. Równie dobrze mogła jechać te 5 godzin w złym kierunku. O, kochana, powiedziała smętnie mała kobietka. Przykro mi, skarbie, ale linie telefoniczne są nieczynne. Jeśli chodzi o mapę, to... Cóż, kiedyś jakąś miałam i gdybym poszukała, to może nadal bym ją miała, ale prawdopodobnie jest już nieaktualna. Autostradę przeniesiono od tamtego czasu. Tyle wiem. Melinda poczuła ukłucie w sercu. Czy jej pech mógł się jeszcze pogorszyć? Żadnego telefonu, ani komórkowego, ani stacjonarnego i żadnej mapy. Co mogła zrobić? Musiała wrócić do domu, miała zacząć pracę o 8 rano. I dlaczego linie telefoniczne nie działały? Było zimno, ale bezchmurnie. Czyżby majstrowali gdzieś w pobliżu przy słupach? Podała babci Royce nazwę swojego miasta, ale ta odpowiedziała tylko: wierz mi lub nie, ale nigdy nie słyszałam o tym mieście. Jak mówiłaś, że się nazywa?
powiedziała jej ponownie. Nie, nic mi to nie mówi. Przykro mi, ale nie powiem ci, w którym to jest kierunku. Zostaniesz może na noc, kochanie. Dam ci zniżkę na pocieszenie. Dziękuję, to bardzo miłe z pani strony, ale na rano mam do pracy i muszę wracać do domu. Nie jestem nawet pewna, dlaczego nie ma mnie teraz w domu. Jedyny powód, dla którego wyszłam, wydaje się już nieistotny. Skarbie, nie radziłabym wracać taki kawał drogi dziś w nocy, powiedziała babcia Royce. Jest prawie trzecie nad ranem, a ty jeszcze nie spałaś. Może rano telefony będą już działać, a wtedy będziesz mogła zadzwonić do szefa i poinformować, że się spóźnisz. To raczej nie wypali, odpowiedziała. Ja otwieram, nikogo jeszcze nie będzie. Nie, przepraszam, naprawdę muszę iść. Pojadę w drugą stronę, aż znajdę drogę, którą jechałam. W tym momencie wyraz twarzy babci Royce, już wcześniej pełen zmartwienia, choć życzliwego, zamienił się w strach. Zamilkła, patrząc na Melindę, jakby chciała coś jeszcze powiedzieć, by zatrzymać ją u siebie. W końcu z niechęcią odparła. W porządku, słonko, skoro jesteś pewna, tylko uważaj na siebie. Nie rozmawiaj z nikim, dopóki nie wrócisz na drogę. To ostatnie ostrzeżenie wydawało się trochę głupie. W końcu co, Melinda była małą dziewczynką? Podziękowała babci Royce za jej życzliwość i wróciła do samochodu. Mniej więcej w połowie drogi do auta przypomniała sobie, jak wydało jej się, że widziała coś między drzewami. Jej oczy przeskanowały obydwie strony odosobnionego, niewielkiego placu, na którym się znajdowała, wypatrując czegokolwiek, co wydawałoby się poruszać samo z siebie, a nie pod wpływem lekkiego wiatru. Nic nie dostrzegła. Uspokojona, skierowała się do swojego samochodu. Wszystkie cztery opony były przebite. Niech to szlak! Przykucnęła i odkryła długie ślady cięcia na każdej z opon. Ktoś na tym małym skrawku Florydy pociął jej opony w czasie, w którym dowiadywała się, że nie ma możliwości skontaktowania się z kimkolwiek dziś w nocy. Dzieciaki z lokalnego gospodarstwa zapewne, ponuro stwierdziła. Nie mają nic innego do roboty, więc równie dobrze mogą wyjść sobie w nocy i poprzecinać komuś opony. Przystanęła i pozwoliła, by dotarła do niej rzeczywistość. Dziś nigdzie się nie wybierała. Nie miała teraz wyboru. Musiała zostać tu na noc do rana, kiedy to, miejmy nadzieję, linie telefoniczne będą działać i będzie mogła zadzwonić do kogoś z pracy, by poprosić o zmianę. A potem po pomoc drogową, by zajęli się jej oponami. Westchnęła i wróciła do domu. Usłyszała babcię Royce wracającą do swojego pokoju. Wyłączyła już światło. Pogodzona ze swoim losem, Melinda ponownie użyła małego dzwonka. To ty, panienko? Usłyszała wołanie babci Royce. Tak, to ja, odpowiedziała. Przepraszam za kłopot. Nazywam się Melinda Orton. Przepraszam, wcześniej w ogóle o tym nie wspomniałam. Chyba wezmę ten pokój na noc, o ile oferta jest nadal aktualna. O, oczywiście, że tak, kochanie, powiedziała babcia Royce, ponownie wchodząc do pokoju i zapalając światło. Melinda, o, jakie piękne masz imię, skarbie. Dobrze, więc zajmijmy się tobą. Wpisz swoje imię i godzinę zameldowania do książki, a ja przyniosę ci klucz. Wszystkie pokoje są na drugim piętrze i zostało tylko kilka. Są tu jeszcze inni? To było zaskakujące. Na placu przed hotelem nie było ani jednego samochodu. U tak, pani Melindo. Babcia krzątała się po sąsiednim pokoju. Pan Norris, młody Calvin, jest nas tu kilkoro. Wróciła z kluczem w ręku. A tak z ciekawości, co sprawiło, że zmieniłaś zdanie? Wydawała się rozpromieniona, gdy zadawała to pytanie. Jakby ulżyło jej, że Melinda jednak zostaje.
Ach, to pewnie tylko miejscowe dzieciaki robią sobie psikusy, powiedziała. Ale mam pocięte opony. Babcia zatrzymała się nagle, a na jej twarzy pojawił się wyraz troski i zmartwienia. Potem wróciła do tematu, jakby nic się nie stało. Nic na to poradzić, jak sądzę, nie można, powiedziała z nutką smutku. No, w każdym razie na pewno nie do rana, powiedziała Melinda. Miejmy nadzieję, że linie będą już wtedy działać. O, odezwała się babcia Royce z zakłopotaniem. Tak, miejmy nadzieję. Poprowadziła Melindę po nieoświetlonych schodach do pustego, cichego holu. A może nie tak cichego. Z jednego końca korytarza dochodził stłumiony odgłos czyjegoś płaczu. Ktokolwiek to był, płakał cicho. Nie z gniewu, złości czy strachu, ale z głębokiego smutku. Brzmiało to tak, jakby płacz był czymś, do czego ta osoba była przyzwyczajona, ale wciąż nie mogła przestać. Kto to jest? Zapytała, wskazując kierunek, z którego dochodził płacz. O, nie zwracaj na to uwagi, kochanie, powiedziała babcia. To tylko pan Norris, ma tak już od jakiegoś czasu. Starszy pan, rozumiesz, nie wszystko ma tam na miejscu. Postukała się w skroń. Rozumiem, odpowiedziała Melinda, ale w środku zastanawiała się, jak starszy, oderwany od rzeczywistości mężczyzna mógł w ogóle trafić do takiego zajazdu. Długo tu jest? Powiedziałabym, że od pewnego czasu, odpowiedziała babcia. Nie pamiętam dokładnie od jak dawna. Jak opłaca pokój i wyżywienie? Domyślam się, że nie jeździ samochodem, powiedziała do starszej kobiety. Szczerze mówiąc, nie wygląda, by ktokolwiek inny miał tu samochód. Babcia wzruszyła ramionami i podniosła wzrok niemal z poczuciem winy. O, cóż, odparła. Takie kwestie to już sprawa gości. Ja nie pytam o takie rzeczy. Przekręciła klucz w zamku pokoju, do którego prowadziła Melindę i otworzyła drzwi. Zapalając światło, zaprezentowała Melindzie uroczy, mały pokoik. Melinda odniosła wrażenie, że przeniosła się w przeszłość. Mogłaby przysiąc, że ten pokój wyglądałby nowocześnie, co najwyżej na początku lat 50. Pomyślała, że to samo można by właściwie powiedzieć o reszcie tego miejsca. Brak łączności bezprzewodowej, brak komputera. Ten stary dzwonek. Te czasopisma wyglądały na nowe, ale ta myśl została przerwana, kiedy babcia odłożyła klucz na szafkę nocną i zaczęła wydawać instrukcje. A zatem łazienka znajduje się na końcu korytarza. Jest jedna na całe piętro, więc pamiętaj, że ją dzielisz, jeśli będziesz musiała skorzystać. Na drzwiach znajduje się harmonogram pryszniców. Kto pierwszy, ten lepszy. Po prostu wpisujesz swoje imię i nazwisko w pierwszej dostępnej linijce i w takiej kolejności są prysznice. A na twoim miejscu nie martwiłabym się tym. Jestem pewna, że będziesz pierwsza w kolejce. Codziennie wstaję punktualnie o 6 rano i przygotowuję śniadanie. Ale możesz przyjść, kiedy tylko będziesz gotowa. Coś na pewno dla ciebie przyrządzę. A jeszcze jedno, moja droga. Stanowczo odradzam wychodzenie z domu przed wschodem słońca. Nigdy nie wiadomo, co może się tam wydarzyć, w tych ciemnościach. Oczywiście, odpowiedziała. Nigdy nie wyszłabym tam po ciemku, gdybym nie musiała. Zatrzymała ten strumień myśli na samym starcie. Po kilku chwilach była już sama. Sama. Bez ubrań na zmianę, bez kosmetyków, szczoteczki do zębów czy szamponu. Usiadła na łóżku i spojrzała za okno znajdujące się od frontu. Jej samochód wciąż stał tam, gdzie go zostawiła. Jedyna rzecz w promieniu wielu kilometrów, która wydawała się być częścią jej świata. Pomimo przytulnej, domowej atmosfery panującej w pokoju,
czuła niechęć do wstania i zgaszenia światła. Z jakiegoś powodu myśl o zaśnięciu w tym małym pokoju na tyłach korytarza wydawała się niemożliwością. Tak więc nadal siedziała i wpatrywała się w okno. Postać w czerni wyłoniła się z pomiędzy drzew i ruszyła w stronę jej samochodu. Co do diabła! Zerwała się i podbiegła do okna. Postać była wysoka i zdawała się mieć na sobie płaszcz pochłaniający wszelkie światło. Zobaczyła, jak wyciąga ramię. W jej dłoni znajdował się długi, ząbkowany sztylet. Przeciągnęła jego ostrzem wzdłuż boku samochodu, zostawiając długą rysę na lakierze i metalu. Hej! Krzyknęła. Postać nadal wodziła sztyletem. Dziewczyna spróbowała otworzyć okno. Ani drgnęło. Szukała zasuwy, ale nie mogła jej znaleźć. Hej! Krzyknęła ponownie. Tym razem postać uniosła głowę. Pod kapturem dostrzegła błysk dwojga oczu. Postać podniosła sztylet powoli i pewnie. Wycelowała nim prosto w jej twarz. Odskoczyła od okna i pobiegła do drzwi. Przyhamował ją hałas po drugiej stronie. Kroki, powłóczyste, chwiejne kroki i płacz. Odgłosy człowieka, dla którego głęboki, pełen tęsknoty smutek jest sposobem na życie. Pan Norris zaczekała. Z jakiegoś powodu czuła, że powinna pozwolić starcowi przejść, zanim otworzy drzwi. Jednak nim gdziekolwiek zaszedł, usłyszała kolejne kroki. Te znacznie szybsze i lżejsze, wbiegające po schodach i zatrzymujące się w pobliżu drzwi jej pokoju. Stój! Syknęła babcia Royce. Natychmiast wracaj do swojego pokoju. Chyba wiesz, ona jeszcze nie może do ciebie przyjść. Miejmy nadzieję, że w ogóle nie będzie musiała. No już, wracaj z powrotem. I tak nie masz powodu, by wychodzić o tej porze. Co to ma być? Że też ta słodka staruszka potrafiła odezwać się w ten sposób do drugiego człowieka? Nie mówiąc już o staruszku chorym na głowę. Niemal otworzyła w tym momencie drzwi, ale zdołała powstrzymać dłoń i poczekała, aż zapłakany mężczyzna odejdzie. Usłyszała, jak drzwi do jego pokoju się otwierają. Otworzyła więc własne, w samą porę, by zdążyć zaobserwować, jak jego stopa, obuta w wysłużony trzewik, wślizguje się do pokoju. Drzwi zamknęły się za nim cicho. Biedny człowiek, pomyślała. W każdym razie, teraz była zdeterminowana, by dowiedzieć się, o co tu chodzi. Na zewnątrz gówniarz w kostiumie na Halloween demolujący jej samochód, a potem babcia wrzeszcząca na staruszka, sprawiły, że zaczynała rozumieć, iż coś tu ewidentnie nie gra. Zeszła na dół do recepcji, która nie była oświetlona zupełnie niczym, poza blaskiem księżyca i lampą z werandy, których światło wpadało przez okno. Jednak na zapleczu, z którego wcześniej wyłoniła się babcia Royce, paliło się światło. Melinda przystała, by wyjrzeć przez frontowe okno. Szaleńca ze sztyletem póki co nigdzie nie było widać, ale teraz była już pewna, że to właśnie jego widziała między drzewami. On mógł ją zabić. Powędrowała w kierunku światła, zobaczywszy, że pochodzi ono z kuchni. Szła dalej, spodziewając się zastać babcię Royce, nadal zajętą tym, co stara karczmarka może sobie robić we wczesnych godzinach porannych. Zamiast tego zastała babcię siedzącą z młodym mężczyzną w wieku około 20 lat. Miał ciemne włosy i zarost, a ubrany był w ciemnobrązową, sztruksową koszulę, spodnie kaki oraz kapelusz przypominający fedorę. Wyglądał, jakby sprzedawał gazety na rogu ulicy w latach 30. Popijał w milczeniu herbatę, podczas gdy babcia karciła go z drugiego końca stołu. – O, to było okropne, co powiedziałeś – powiedziała.
Kiedy byłam w twoim wieku, młodzież dbała o dobre maniery. Śmiechu warte, mówić coś o moim wieku. Mruknął młody mężczyzna z szyderstwem. A ty ile masz lat? Pamiętasz w ogóle? Calvin Davidson, jesteś utrapieniem, chłopcze. Wysyczała. Żadne z nich nie zauważyło jeszcze Melindy. Pewnego dnia powiesz coś, czego pożałujesz. Daj spokój, babcia. Co takiego mógłbym powiedzieć, co jakkolwiek pogorszyłoby sytuację? Rzucił Calvin. Popatrz chociażby na starego pana Norrisa z góry. Obydwoje jesteśmy z... Servus, panienko? Nie wiedziałem, że ktoś jeszcze z nami tu jest. Zauważył właśnie Melindę. Hej, powiedziała. Miała wrażenie, że przerwała im starą, odwieczną kłótnię, którą prowadzili niejednokrotnie, ale nie przejęła się tym. Jej strach i złość odeszły na chwilę w zapomnienie. Calvin rozmawiał z babcią jak nadąsany dzieciak, ale coś w tym, co mówili, wydawało się nie tak. Mogę ci w czymś pomóc, Melindo? Zapytała babcia Royce. Czy coś jest nie tak z twoim pokojem? To przywróciło ją do rzeczywistości. Nie, odpowiedziała. Z pokojem wszystko w porządku, ale ze wszystkim innym nie jest. W sensie, po jakiego grzyba masz w ogóle zajazd w miejscu, gdzie raczej nikt nigdy się nie zatrzymuje? Dlaczego większość pokoi jest pełna, mimo że mój samochód jest tutaj jedyny? Dlaczego słyszałam, jak mówisz do pana Norrisa, jak do psa? I dlaczego chciałaś zadbać o to, bym go nie zobaczyła? Nie rozwinęła dalej myśli. Przerwał jej Calvin. Dobry Boże, nie było jej tu nawet jedną noc, a już to widzi. Dlaczego w ogóle ją wpuściłaś, babciu? Czemu po prostu nie zaryglowałaś drzwi? Do diabła, gdybym mógł pójść i usunąć ten znak, nie sądzisz, że już bym to zrobił? Dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Oto coś, czego nie słyszy się często z ust młodych osób, pomyślała Melinda. Postanowiła na razie zignorować Calvina. Ponadto ktoś się kręci po okolicy. To ten dzikus, który przebił mi opony i niszczy mi od tamtej pory samochód. I nie da się nawet zadzwonić na policję. Co, powiesz mi jeszcze, że nie mieliście tu nigdy wcześniej wandali? W pokoju nastąpiła długa pauza. Ani babcia, ani Calvin nie chcieli jej przerywać. Calvin podrapał się po szyi. Dopiero teraz Melinda zauważyła czerwoną pręgę na jego gardle, na wpół zasłoniętą przez kołnierz. Wyglądało to albo na bardzo świeżą bliznę, albo na lekko zabliźnioną ranę. Słuchaj, panienko, nie wiem jak masz na imię. Odezwał się w końcu. Melinda, powiedziała mu. Melinda, powtórzył. Melindo, myślę, że powinnaś sobie usiąść. Muszę ci powiedzieć coś, co możesz uznać za martwiące. Melindzie nie spodobał się sposób, w jaki to powiedział. Nie spodobało jej się również to, jak jego postawa zmieniła się z nadąsanego nastolatka w poważnego mężczyznę. Wyglądał na kilka lat młodszego od niej, a mówił do niej, jakby był jej wujem albo szefem. Wziął łyk herbaty i westchnął. Potem spojrzał jej prosto w twarz i powiedział: powodem, dla którego nie mam samochodu, jest to, że kiedy tu trafiłem, nikt w moim wieku, nikt w moim zawodzie nie kupiłby samochodu. Byłoby to marzeniem niemożliwym do spełnienia. Co? O czym ty do mnie gadasz? Zapytała niepewnie. Pracowałem w zakładzie włókienniczym, powiedział. Zakład zamknęli do czasu, kiedy tu dotarłem, jak zresztą większość firm. Wyruszyłem więc sam. Włóczyłem się, szukając jakiejkolwiek pracy i zatrzymałem się tutaj. Na zawsze. Zakłady zamknięte, nie rozumiem, powiedziała Melinda. Jest teraz gorszy okres, ale firmy w większości nadal funkcjonują. Nie wtedy. Wtedy nie, powiedział Calvin ze smutkiem. Przywędrowałem tu w 1929 roku.
Melinda zamrugała. Świat zawirował jej przed oczami. To miejsce było wtedy nowe, powiedziała babcia. Mój mąż i ja dopiero co je otworzyliśmy. A młody pan Calvin był uroczym 16-latkiem. Zaproponowałam, że przyjmę go do pomocy, mimo zastrzeżeń mojego męża. Cóż, mój mąż był człowiekiem o dobrym sercu, ale wiedział też, jak przyoszczędzić trochę grosza. Minął rok od momentu, gdy przyjęłam Calvina, a pan Royce zmarł. Calvin i ja żyjemy tu od tego czasu. Co parę lat zdarza się, że ktoś do nas dołącza. Tak, wtrącił Calvin. Pierwsza była panna Tilly. Kobieta o nie najlepszej reputacji. Przybiegła tu będąc w ciąży i bała się, że człowiek, który nią handlował w Nowym Jorku, znajdzie ją i zabije. Ją i to dziecko przerwał, zdając się być bliski łez. I później odezwała się babcia. Był pan Standish. Był wędrownym pastorem. Teraz już nie podróżuje. Pan Norris przybył tu w 69, powiedział Calvin. Jego historia jest prawdopodobnie najgorsza. Był... napadał na banki. Nosił pistolet. I nie spodobało mu się, gdy usłyszał, jak długo tu wszyscy siedzimy. Przerwał, wstał i podszedł do kuchennego okna. Spróbował się wydostać samemu. Nie był zresztą pierwszy, który próbował. Ja byłem, tak szczerze. Ostrzegałem go, żeby nie próbował, ale nie chciał słuchać. Ale kiedy wyszedł na zewnątrz i spotkał go... Calvin! Syknęła babcia. Nie rozmawiamy o tym. Ona musi wiedzieć, powiedział Calvin. Nie ma sensu, żeby przekonywała się powoli. Wciąż jest dla niej szansa, powiedziała babcia scenicznym szeptem. Musi tylko poczekać do rana. Nie będzie czekać do rana, powiedział Calvin z wyrzutem w głosie. Nikt nigdy nie czeka do rana. Fakt, że tu zajechała, jest tego wystarczającym dowodem. Poza tym, co by to tak naprawdę dało? Jej samochód jest bezużyteczny. Nie mamy tu telefonów. Nie było telefonów, kiedy to miejsce powstało i nigdy ich tu nie będzie, wiesz o tym. Okej, wszyscy stop! Krzyknęła Melinda. Wystarczy. Nie możecie mnie tu więzić i nie mam zamiaru zostać tu ani chwili dłużej. Przed ucieczką z buta powstrzymuje mnie w tej chwili jedynie ten maniak z nożem. Teraz chciałabym się dowiedzieć, co tu się naprawdę dzieje i muszę to wiedzieć teraz. Przecież ci mówimy, powiedział Calvin. Babcia może i nie chce, żebyś o wszystkim wiedziała, ale musisz, ponieważ nigdzie się nie wybierasz. Oj, nie próbujemy cię tu więzić. Nawet mnie nie obchodzi, czy nie wybiegniesz zaraz przez te drzwi. Ale to będzie ostatni raz, kiedy postanowisz opuścić ten dom. A żebyś wiedział, że opuszczę! Krzyknęła Melinda. Dziecko, posłuchaj! Odezwała się babcia, wstając ze swojego miejsca przy stole. Posłuchaj, proszę. Nikt z nas nie chce cię skrzywdzić, kochanie. Nawet pan Norris. On już niewiele może zdziałać i dobrze o tym wie, dlatego cały czas płacze. Wszyscy tu utknęliśmy. Miejmy nadzieję, że dla ciebie jest szansa, byś rano uciekła. Ale Calvin ma rację. I tak nie ma gwarancji, że rano będziesz bezpieczna. Co jest, kurwa, nie tak z tym miejscem? Wydusiła z siebie Melinda. Dziewczyna zaczynała się załamywać. Czuła, jak łzy napływają jej do oczu. To było jakiś miesiąc po śmierci pana Royce'a, powiedział Calvin, kiedy on przyszedł. Miał na sobie długą, czarną szatę i ten idiotyczny sztylet. Zobaczyłem go, jak przycinałem żywopłot na tyłach. Powiedziałem mu, że ma się stąd wynosić, bo nie podobało mi się, jak wyglądał. On się ruszył tak szybko, że nawet tego nie zauważyłem. I załatwił mnie. Stąd Calvin dotknął swojej szyi. Do tego miejsca.
dotknął podbrzusza na ukos od rozcięcia na szyi. Zaczął rozpinać koszulę. Melinda prawie zwymiotowała. Pod jego koszulą znajdowała się długa, paskudna, głęboka rana i wciąż sączyła się z niej krew. Mogła dostrzec kości, mięśnie i jelita kłębiące się w jego zmasakrowanych wnętrznościach. Umarłem tamtej nocy, powiedział Calvin, no ale potem nie byłem martwy. Następną rzeczą, jaką pamiętam, to babcia zaciągająca mnie do domu. Potem, jak się ocknąłem, wystraszyłem ją prawie na śmierć. Była pewna, że już po mnie. Rzecz w tym, że było po mnie, ale byłem przytomny. Mogłem mówić, chodzić, robić wszystko to, co za życia. No, z wyjątkiem czerpania przyjemności z jedzenia i picia. Ciągle piję tę herbatę, bo dzięki niej moja skóra nie robi się szara jak popiół. Odkryłem to jakieś 50 lat temu. On jednak nie odszedł, wtrąciła babcia. Wyszłam z siekierą, żeby się z nim rozprawić. Zabrał mi ją i wbił mi ją w plecy. Nie pokażę ci rany, skarbie. Calvin też nie powinien pokazywać ci swojej. Nikt nie powinien tego oglądać. Ale tak on właśnie działa, Melindo, kontynuował Calvin. Ma ten swój nóż, ale jeśli spróbujesz zaatakować go bronią, on po prostu mignie, tak jak to on, i ci ją zabierze. Nie ma z nim żadnych szans. Każdej broni, którą spróbujesz go zaatakować, użyje, by cię wykończyć. Pan Norris nauczył się tego na własnej skórze. Nie, to się nie dzieje naprawdę. Melinda była gotowa się załamać. Musiała zebrać się w garść. Musiała jakoś się stąd wydostać. To wszystko to jakiś absurd. To wszystko nie mogło być prawdziwe. To wszystko było snem. Zbyt wiele elementów nie pasowało do siebie. Jej ojciec dzwoniący do niej znienacka, jej wyjazd do niego bez chwili zastanowienia, tak szybkie i bezpowrotne zabłądzenie, a na tej drodze nigdzie nie było zasięgu. To miejsce, wszystko w tym miejscu. Śniła, to musiało być to. Ale skoro tak, to zamierzała przetrwać ten sen. Odwróciła się i pobiegła w stronę schodów. Jej torebka wciąż leżała w pokoju, ale zamierzała ją zabrać i wyjść. Miała już dość. Za jej plecami rozległy się głosy protestu. Nie obchodziło jej to ani trochę. Pan Norris czekał na szczycie schodów. Wbrew opisom babci Royce, wcale nie był taki stary. Miał nie więcej niż 40 lat. Ale zrozumiała natychmiast, co miała na myśli, mówiąc: nie wszystko ma tam na miejscu. Górna połowa głowy pana Norrisa wyglądała normalnie, jak u dość atrakcyjnego mężczyzny z ciemnymi włosami przypruszonymi gdzieniegdzie siwizną. Jego oczy, wyraziste, zielone, były jeszcze wilgotne od łez. Natomiast dolna połowa jego twarzy była zrujnowana. Fragmenty kości, poszarpane mięśnie i krew, mnóstwo krwi. Jego lewa część ciała była podobnie zniszczona. Jego ramię zwisało na kilku pasmach mięśni, a biodro było w podobnym stanie jak jego twarz. Opierał się jedną sprawną ręką o poręcz, kuśtykając w jej kierunku. Za nim stała młoda kobieta w staniku i majtkach. Jej brzuch był rozcięty, a z głębokiej rany wyglądały małe, bystre oczka zmasakrowanych szczątków dziecka. Melinda odwróciła się i pognała do drzwi wejściowych. Jej dłoń zacisnęła się właśnie na gałce, kiedy Calvin podbiegł do niej i położył swoją lodowatą dłoń na jej dłoni. Nie zrobią ci krzywdy, powiedział prędko, ale on tak. Jeśli wyjdziesz, choćby na chwilę, on cię zabije, a to będzie bolało i będzie boleć.
już na zawsze. Po pewnym czasie uczysz się funkcjonować z tym bólem, ale on nigdy nie znika. Łkając, zadała pytanie, którego bała się zadać, odkąd tu przybyła. Kim jest? Nie wiemy, powiedziała babcia zza pleców Kalwina. No, on po prostu przyszedł tutaj i nie chce odejść. Lubi nas obserwować i robić różne rzeczy, żeby skłonić nas do wyjścia. Gdy tylko ktoś ulega, rani go jeszcze bardziej. Ale bez względu na to, ile razy nas zabija, nie umieramy. Wierz mi, jak mówię, że wszyscy byśmy tego chcieli. Melinda miała tego dość. Odepchnęła Kalwina i otworzyła drzwi. Stał na werandzie. Nóż trzymał przed sobą, dokładnie na wysokości jej twarzy. Melinda w tym całym pośpiechu wpadła na niego. Nóż przebił jej prawe oko, a jego czubek przebił się na drugą stronę. Zdążyła tylko zobaczyć uśmiechniętą, śnieżno-białą twarz swojego zabójcy, zanim wszystko spowiła czerń. Kilka godzin później dom obiegły krzyki, gdy Melinda obudziła się w swojej nowej rzeczywistości, przesiąkniętej bólem, jakiego nigdy wcześniej nie znała.